osób jest dzisiaj? Ja już tak. Ja już jestem gotowa. O, cieszę się, że znów się widzimy. Ja też. Mamy 11 osób na liście, ale też jest kilka osób rezerwowych. Jak pani zdąży to ewentualnie. Już można wołać? Można, można. Pierwszy jest Tygrysek, no zapraszam. Ostatnio twoja dziewczyna pisała, że jesteś Tygryskiem, tak? Mówi do ciebie Tygrysek. Tak, a skąd pani wie? No bo napisała na Facebooku. No bo ona ma Facebooka. Masz jakieś życzenia? Krótko, długo? Na króciutko. Przede wszystkim tym ludziom brakuje towarzystwa. To jest jakby podstawowa rzecz. I wydaje mi się, że na pewno krzywdę się im robi, traktując ich jakoś inaczej. W sensie oni są tacy sami jak my, ja tak zawsze do tego podchodzę i nawet śmieję się z jakichś pewnych gaf, które mi się przytrafiają. No i myślę, że im trzeba tego, co każdemu, czyli zainteresowania, uwagi. Po prostu. W sensie to dla mnie to jest proste. Monika, ty byłaś już u mnie? Nie. No właśnie, tak jakoś chyba się nie znam. Ale widziałam pani cudek. Generalnie się lepiej czujesz, jak masz czoło zasłonięte. Tak. No co tam u ciebie słychać, powiedz? Pani. Jak ci się żyje? Bardzo dobrze mi się żyje, bo tu mi się dobrze pracuje. Z mężczyznami lubię pracować. O, ja też. Jak to się narodziło? Pierwsza fryzura za uśmiech. Myślę, że z chęci pomocy. Ja jestem w ogóle taki typ, że jestem po prostu wrażliwa na los innych. Poczułam taką potrzebę gdzieś wyjścia na zewnątrz ze swoimi umiejętnościami. A jakie masz ten zainteresowanie? Co cię kręci? Ja generalnie jestem po psychologii. No co ty mówisz? Tak. Czyli masz podobne zainteresowania jak ja. I teraz robię kurs psychoterapeutyczny. To jest szkoła prywatna? Tak, to jest szkoła prywatna. Cześć! Ale to jest w Opolu? Nie, to jest we Wrocławiu. Jak tam się przemieszczasz? Jeżdżę sobie z mamą w sobotę, wracam w sobotę do domu i w niedzielę jadę jeszcze raz. I tak dwa weekendy w miesiącu. Idea projektu jest taka, by pomagać w spotkaniu z dobrym profesjonalnym fryzjerem osobom, które nie mają szansy, żeby tą osobę spotkać w moim miejscu pracy. Czyli osobom wykluczonym z powodu choroby, ograniczeń ruchowych, czyli jeżdżą na wózkach inwalidzkich, wykluczonych na przykład z powodu tego, że osoby przebywają w trakcie leczenia zamkniętego. Chodzi o to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie dotrą sami tutaj, mnie nie znajdą. To ja jak gdyby ich spotykam w różnych miejscach. Tą górę zostawię, trochę tylko niech ona się układa lepiej, ale tak te boki są za długie. No i tył, myślę, że wydaje mi się, że tył jest też do ścięcia. Ja proponuję taką nowocześniejszą fryzurę, czyli krótszy tył, krótsze boki, a góra będzie taka... Niech pani zrobi ze mnie coś. Niech pani powie, skąd to trachotomia się wzięła. Porażenie stron głosowych po strumyk tam, po tarczycy. Tarczyca niepotrzebnie była operowana, nie do końca zdiagnozowana. Jestem typowym błędem lekarskim. Pani doktor ładowała we mnie magnes wapnopotas i wyhodowała mi guzę grasiczaka. Bo magnes działał w mojej chorobie jak drożdże do ciasta. Ja nie mówiłam, ja byłam 4 miesiące warzywem, respirator. Także ja przyszłam dużo. To ja jestem pod wrażeniem. Najpierw pierwsze spotkanie było w fundacji, która pomaga osobom z porażeniem mózgowym, które mi dało niesamowity zastrzyk takiej energii. Potwierdziło jak gdyby słuszność tego pomysłu. Osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości w poruszaniu się, w byciu tu i tam. I to, że ona wyszła do niepełnosprawnych, to jest fajna sprawa. Bo niepełnosprawnym brakuje odwagi. Czasami są zakompleksieni. I tutaj w grupie wśród niepełnosprawnych, jak jest ktoś, no to bardziej się staje odważny, tak jak ja dzisiaj stałam się odważna i wyszłam, żeby coś innego z sobą zrobić. Kiedyś miałam gęste rzęsy, to była moja uroda, a po chemii, no niestety. Straty, no. A włosy, prawda, że są takie ważne dla kobiety, tak? Czy bardziej rozczochrać, bo tak grzecznie. Przecznie, dobrze. Bo ja potem na zabiegi jadę. No ale wiesz, to jedno właśnie drugiemu nie przeszkadza. Czuć, że jest taka bezpośrednia, a nie każdy fryzjer jest bezpośredni, ale tutaj jest ciepła i umie doradzić, a to jest bardzo ważne, bo robi to chyba z wielką pasją.
tą swoją pracę. I chyba efekty są bardzo dobre, dlatego że ta pani jest któryś raz i ciężko się tu do niej dostać. A wreszcie udało mi się dostać i zmienić tą fryzurkę. Pięknie, pięknie, dziękuję. Dzięki. Jak wracam, to czuję taką satysfakcję. Bolą mnie nogi, ale bardzo udany dzień. Ja jestem zadowolona. Ja się realizuję. Ja mam z tego dużą, dużą satysfakcję. Widzę, jakie są reakcje ludzi. To mi jak gdyby daje siłę, żeby to kontynuować i żeby, no, jak gdyby, no, nie, pomimo, że wymaga to ode mnie czasu, też nakładów jakichś tam finansowych, to po prostu ja się nie zniechęcam i idę w to dalej. Czyli 100% satysfakcji dla mnie jest. Ja ci pokażę próbnik kolorów i tak, żebyś mi określiła, o jaki kolor konkretnie ci chodzi. Zdecydowanie nigdy o tym nie marzyłam. Gdzieś pamiętam ze wspomnień, że gdzieś w wieku 14-15 lat na samą myśl o byciu fryzjerką to się aż wzdrygałam, że trzeba komuś brudne włosy myć. Ale kształciłam się jako nauczyciel plastyki najpierw, potem trochę parę lat spędziłam w poligrafii. Później kolejnym etapem była właśnie miłość do komputerów. To wsiąkłam w to na 11-12 lat. No i te komputery mi trochę się znudziły po prostu. Zapragnęłam pracować z ludźmi, a nie z maszynami. I tak jakoś się akurat potoczyło w moim życiu, że się pojawiło to fryzjerstwo. Ogólnie mam poniedziałki, zaraz po pracy kurs języka hiszpańskiego. Jak nie mam klientów, to słucham sobie cały czas czegoś tam po hiszpańsku. Jakiś taki dźwięczny. Tak, żeby się tak wkręcić i tak, wiesz, skoczyć na taką hiszpańską nutę. Potem już mi jest łatwiej brać udział w lekcji. En el pueblo habían dos iglesias. Me parece que me pueblo había. Había dos iglesias, muy bien. Równolegle mam jeszcze pasję podróżniczą, lubię podróżować. Całkiem naturalnie pojawiła się jak gdyby idea połączenia tych dwóch rzeczy, czyli pracowania na rzecz osób w czasie moich podróży. Mniej tutaj się skupiam na zwiedzaniu zabytków, bardziej jak gdyby chodzi mi o poznawanie ludzi. Często pani wyjeżdża. No, często. Staram się, wiesz, bo gdybym nie chciała, to bym nie wyjeżdżała. Ale akurat lubię podróżować. Teraz byłam w Portugalii. Gdzie jeszcze byłam? Tak. A wiesz co, no byłam parę razy w Hiszpanii, byłam w Niemczech parę razy, byłam w Norwegii, w Francji, Chile, co tam jeszcze, Argentyna, Paragwaj. Najbardziej mi się podobało w Brazylii. Po prostu wychodziłam ze znajomymi z krzesłem plastikowym pod stację metra i tam po prostu strzygłam ludzi, tak regularnie. I to było bardzo kuszące dla wszystkich, ponieważ to była usługa zrobiona za darmo, gdzie kosztuje tyle usługi fryzjerskie, co nie wiem, w Niemczech. Także tam no, dużo było osób takich naprawdę potrzebujących, bezdomni czy jacyś inni, no tacy widać, że biedni ludzie korzystali z tego, że mogli się ostrzyć. Na przykład w Maladze zaczepiałam sama żebrzących pod kościołem, opowiadając im o moim projekcie, że chętnie bym ich ostrzygła, jakoś mogłabym im pomóc. Się okazało, że to byli na przykład z Estonii żebrzący, którzy są od iluś tam lat w Maladze, tęsknią za śniegiem, za swoim krajem, ale nie mają pieniędzy, żeby wrócić. I dla takiego pana, na przykład takie strzyżenie, za które musiałby zapłacić 20 euro, no to naprawdę było super fajną historią dnia, że mu się coś takiego trafiło i jeszcze ktoś mu coś takiego zaproponował. Irena pokazywała światu, co potrafi, a przede wszystkim no, swoją odwagą i bardzo zachęcała ludzi. Ludzie byli bardzo zainteresowani. Z początku byłam taka z rezerwą, bałam się reakcji ludzi, bo nie wiedziałam, co się po ludziach spodziewać. W Polsce pewnie by nie było aż takiego sympatycznego dźwięku. My jesteśmy może mniej otwarci na nowości, na coś innego. A potem no, byłam zachwycona, że to takie pozytywne reakcje w ludziach budzi. Chyba tak musi być, że coś pozytywnego wywołuje następne pozytywne reakcje. Uśmiech jest w ogóle taką bardzo istotną rzeczą w życiu. Nic nie kosztuje, a tyle zmienia. Chociaż wiem, że są
się jest bardzo trudno uśmiechnąć nieraz.